Siema, zaczynamy kolejnego vloga. Jeszcze tego poprzedniego nie zgrałam, nie zmontowałam, ale zaczynamy. Ja robię kawę, właśnie... Dlatego wyszłam z kuchni, bo jest trochę głośno. I robię również placuszki, które zauważyłam u Andziak na kanale dla dzieci. Są szybkie, fajne i już raz robiliśmy. Za chwileczkę wam powiem co i jak, jakbyście nie widzieli jej vloga. A taste of the eternity, 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 eternity. Dobra, już wam mówię, sorry tej za brudne od mąki. Serek homogenizowany, waniliowy, jaki tam chcecie, po prostu waniliowy. Ja zmieszałam go tutaj ze stracciatellą, nie wiem jak to wyjdzie, zobaczymy, bo tam trochę właśnie zostało wczoraj, nie dojedli, było w lodówce, więc stwierdziłam, że wykorzystam jedno jajko, no i mąki, żeby była taka konsystencja, wiecie, akurat do placuszków. Ja dodałam chyba dwie duże łyżki. Placuszki się smażą. Zaraz chłopcy będą jedli śniadanko, a ja muszę sobie tutaj mleczka dolać do kawy. Wypijemy, może też zjem jednego, dwa placuszki, albo zrobię sobie kanapkę z czymś innym. I idę na górę szykować już ciuchy na szczepienie. Jedziemy na 16, ale ja muszę mieć po prostu wszystko poukładane dużo wcześniej, żeby później się nie stresować. Tak jest zawsze. Nawet jak idziemy do przedszkola, to wieczorem mają szykowane, więc u mnie standardzik. Pójdziemy coś naszykować, no i zobaczymy, jak pójdą właśnie, jak pójdzie ubrane, bo Stasiu szczepienia nie ma. No i chrypę mam coś. Dobrze, że Ignaś ani kataru, ani nic, ani chrypki, nic takiego, bym się bardzo obawiała. Więc zdróweczko, jeżeli pijecie kawkę. No. I mam nadzieję, że wasz dzień będzie udany. Proszę kochani, jesteśmy u góry, bo tu jest najlepsze światło i najfajniejsze tło. Przychodzę już prawdopodobnie z ostatnim filmikiem z firmy Oceans Apart, z ostatnimi kompletami. Bardzo byłam zadowolona z tej współpracy, jakby kiedyś jeszcze taka była okazja, na pewno bym drugi raz w to weszła, bo komplety są śliczne. No dobra, więc zaczynamy. Pokazuję wam bardzo fajny dresik w takim kolorku właśnie brązowym, taki trochę brąz może zmieszany z mlekiem. Zobaczcie, te kompleciki różnią się tym, że mają takie fajne gumeczki tutaj przy rękawie i tutaj właśnie na końcu tej bluzy. Najpierw się na niej skupimy. Tutaj standardowo znaczek Oceans Apart, no i mamy też fajny ziomalski, jak zawsze, kaptur. Lubię kaptury. Powiem wam, że byłam z Ignasiem u lekarza, założyłam na to kamizelkę, kaptur sobie wyciągnęłam i było tak wygodnie. Mega, po prostu mega, ponieważ od spodu ta bluza i spodnie mają takiego, taki materiał, o widzicie, cienki, ale misiowaty, przez to czujecie się mega komfortowo i tak milutko, nie wiem jak mam to określić. Oczywiście dwa sznureczki, no i co mogę więcej powiedzieć, może się obrócę, tak to wszystko się prezentuje. Spodnie mają też taką grubszą gumę, oczywiście dwa, oczywiście cały czas mówię pewnie, dwa sznureczki, którym możemy sobie to jeszcze regulować. Bardzo fajna jest ta guma, taka solidna. No ja tutaj noszę ją na mojej talii, prawie której nie mam, ale no fajnie to w ogóle wygląda. Mają dwie kieszenie, już bez tych takich dodatkowych. No i tutaj są takie gumki, jak przy rękawach, więc bardzo fajny krój tych spodni. Może za chwileczkę jeszcze obniżę, żebyście wszystko zobaczyli. I tutaj pojawi wam się cała nazwa tego kompletu. No i oczywiście linki też będą w opisie. Ok, a więc spodnie prezentują się tak, może wam jeszcze tutaj podniosę, tył prezentuje się tak, nie ma tutaj żadnych kieszonek, no i tak jak mówiłam, nogawki właśnie z tymi fajnymi napisami, mi się to bardzo, bardzo podoba, były też inne kolorki, chyba czarny, różowy, wchodźcie i sobie patrzcie, bo naprawdę ten komplecik jest również rewelacyjny. Kochani, tutaj mamy leginsy. Zobaczcie, wybrałam sobie troszeczkę inne. Tutaj są ze zwykłego materiału, a tutaj są prześwitujące. I na dole również tak to wygląda. Na tej nogawce jest wszystko zakryte. No, naprawdę wyglądają fajnie. Może wam się obrócę, jak wygląda pupa. Prezentuje się tak. I do tego też mam top, ale chyba wam osobno przymierzę, bo jednak ta moja strefa, wiecie, nie wygląda za dobrze. Myślę, że jeżeli dziewczyny będą miały takiego dużego brzuszka jak ja, no to będzie to bardzo, bardzo fajnie wyglądać, bo stanik jest bardzo efektowny. I pokazuję wam stanik.
który prezentuje się tak. Przód ma taki niby normalny, ramionczka z napisami, co mi się bardzo podoba. Tutaj jest logo, no ale tył zobaczcie, jak wygląda. Fajne takie ramionczka na krzyż, więc całe plecy mamy tak naprawdę gołe, tylko z tymi... czekajcie, to odlepię. Tylko z tymi, z tymi ramionczkami, więc wygląda to super. Jeżeli Wam się podoba, no to również wbijajcie na stronę i sobie obejrzyjcie. A tutaj taka krótka przebitka, jak ja w nim wyglądam. Myślę, że jeżeli troszeczkę jeszcze zrzucę, wiecie, tutaj z tej strefy, ja też mam bardzo szerokie żebra, więc u mnie mało rzeczy takich, wiecie, co krótkich wygląda dobrze, bo tak, tu są piersi, tutaj mam szerokie żebra, no i brzuszek. Ale no powiem Wam, że stanik mega, jeżeli chodzicie na siłownię, czy nawet wiecie po domu, a chcecie czuć się super, no to ten staniczek Wam naprawdę bardzo, ten top Wam naprawdę bardzo polecam. I on był właśnie w komplecie z tymi leginsami, które Wam wcześniej pokazałam. Dobrze kochani, top prezentuje się tak. Taka moja figura kochani, mówiłam, że nigdy nie jest idealnie, ale czy to o to chodzi, żeby wszyscy wyglądali tak samo? Nie, ale może wezmę się za ćwiczenia. Dajcie znać, co o nim sądzicie. Bardzo fajny materiał. Tutaj ma wypełniacze. Takie wiecie, żeby nic tutaj na mnie nie prześwitywało. Ale je do prania musimy wyjmować. Słuchajcie, słuchajcie, a nowa promocja, która obowiązuje na Oceans Apart ode mnie, no i od firmy oczywiście, jest to na hasło 25 dacolka, wszystko z dużej razem, tutaj Wam się wszystko wyświetli. Słuchajcie, macie minus 25% na wszystko z koszyka oraz bestsellerowe leginsy gratis, więc no bardzo, bardzo fajna oferta. Zapraszam, tak jak mówiłam, jestem bardzo zadowolona z tych wszystkich produktów. Ani my właśnie szykujemy się na szczepienie. Mamy jeszcze jakieś 40 minutek, więc myślę, że tak wyjedziemy za 20 albo w pół do, bo nie wiem, czy najpierw pojedziemy do mojej mamy po paczki, czy najpierw na szczepienie, a później po paczki, więc taki mamy plan. Musimy odebrać paczuszki oraz właśnie to szczepienie. Mam nadzieję, że wszystko gładko pójdzie, że pani przebada Ignacia, będzie wszystko w porządku i w końcu będzie mógł być zaszczepiony, bo tak przekładaliśmy to od września, jak skończył 5 lat. Dobry kochani, w drugim dniu vlogowania. Dzisiaj mamy już środę. Na jutro mamy plany, bo oczywiście logopeda jak co czwartek. No i w piątek Ignacia ma te urodzinki, a dzisiaj mamy taki dzień wolny, więc no sprzątanie, co mogę Wam więcej powiedzieć. Zamierzam umyć szyby, tylko nie wiem, czy mi się nie skończyły ręczniczki papierowe. Jeszcze zobaczę w aucie. Mi się nimi najlepiej myje. Wiem, że są różne jakieś ściereczki do tego, ale po prostu mi ręcznikami mi się najlepiej domywa i nie ma takich zacieków. Wiem, że też są jakieś ściereczki z Wiledy. Kiedyś taką jedną miałam, ale powiem Wam szczerze, że nie wiem, gdzie ona jest. Gdzieś zaginęła. I ona była fajna też do kafelków, do wszystkiego po prostu fajna była. Więc myślę, że do okien może też by się nadała, no ale niestety jej teraz nie mam. O, Stasiek. No widzicie, Stasiek napisał długi list do świętego Mikołaja. Prawie taki list, jak święty Mikołaj ma listę grzecznych dzieci albo zamówień na prezenty, co? Nieźle. No, więc sprzątanie. Wypiłam kawkę, jeszcze mam bałyczka. No. Ale biorę się do roboty, żeby mieć już z głowy, a później będę musiała iść do góry składać pranie. Już wstawiłam kolejne, wiecie, cały czas monotonność, ale najpierw pójdę zrobić sobie szybki, taki delikatny makijaż, bo moja cera nie wygląda dobrze, jestem przed tymi dniami kobiecymi, więc no trzeba troszeczkę tutaj to zamaskować. I co my tutaj mamy? Zamówiłam na Shopee takie chińskie Tamagotchi, no i Ignaś oczywiście wczoraj je opuścił, więc działało 5 godzin. Może tej baterii się trochę poluzowały czy coś, ale wiecie jak to jest, no. To nie jest to oryginalne. Jak kiedyś miałam takiego Pikachu dużego, albo takiego w kształcie misia i nie takie, wiem, że teraz na internecie są takie misie, ale ja miałam takiego, wiecie, z lepszej firmy, to działał i działał, mogłam nim grać, nie wiem, miesiącami on rósł, a te to wiecie, nie zajmiesz się nimi godziny i padają. Więc dajcie znać, kto miał Tamagotchi i kto lubił się nim bawić i dajcie też, czy za dzieciaka właśnie mieliście taki lepszy egzemplarz, który po prostu działał i nie był to naprawdę taki oryginalny Tamagotchi, tylko z jakiejś tam firmy, która naprawdę była no solidnie wykonana i miałam takie naprawdę dwa, które były rewelacyjne. No teraz ciężko na takiego trafić, chyba żeby się kupiło tego oryginalnego za około 100, ale ja chłopakom nie chcę takiego kupować, bo wiem, że im się to znudzi, wiecie. Ot tak. Tak naprawdę było kilka minut zabawy i później było odłożone i coś innego robili, więc to było tylko tak na próbę i żeby zobaczyli kawałek dzieciństwa mamy. A widzicie, tak gadałam i jednak zaczęło działać. Pamiętacie ten dźwięk?
No ja bardzo lubiłam. Ignacy, muszę go bardzo, 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 bardzo pochwalić, był tak grzeczny, nawet nie zapisnął, był normalnie typowy chłopak, co nie? Naprawdę, pani też go wychwaliła, dał radę, ja myślałam, że to będzie w jedną rękę szczepionka, ale to były dwie, więc no, był bardzo, bardzo dzielny, troszeczkę tam widziałam po oczkach, że boli go, ale naprawdę dał sobie radę, prawda? Bolało trochę? A ty bolał, co się śmiejesz, kłamczuszku, ropuszku, no, więc trochę bolało, ale Ignaś był naprawdę bardzo dzielny i nawet nie zapłakał, nawet jedna łezka nie spłynęła, prawda? Dyplom dostał naklejki. Kochani, była u mnie właśnie Zuzia z mamą i Zuzia zrobiła mi prezencik. Przywiozła mi taką sól z Isany. Ona jest taka mega niebieska i fajnie barwi wodę. W ogóle te z Isany saszetki są bardzo, bardzo fajne. Nie tylko sól, ale też te pudry. Miałam jeden, który mi też Zuzia kupiła i powiem wam, że był rewelacyjny. Tak pięknie pachniał kokosem. To chyba kiedyś miałam, nawet nie wiem, czy na rutynie którejś nie wsypywałam. I też było rewelacyjne. No jak widać tutaj też jest... kokosik, maska z Isany, podobno też bardzo fajna, Zuzia tam śledzi takie rzeczy i podobno jest rewelacyjna, można mieć na dwa użycia, bo jak widzicie są mniejsze saszetki, ale dwie, więc to jest bardzo, bardzo fajne. Poza tym nawet tej jednej to mi się wydaje, że na dwa razy by starczyło, bo tego jest zawsze bardzo dużo. No i też dowiedziała się, że bardzo fajny z Isany jest na różne takie, wiecie, niedoskonałości, taki żel, też z Isany, mówi Zuzia, że zostało ostatnie dwa, no i wzięła dla mnie i dla siebie, więc ja już sobie tutaj, wiecie, co punkcikami nałożyłam, no bo zaczęło mi coś tutaj wyskakiwać, zobaczymy jak sobie z tym wszystkim poradzi, to były takie, chociaż to może już były takie starsze, wiecie co, ja często niestety rozdrapuję, wiem, nie powinno się, ale mnie to tak irytuje, często też dotykam buzi, czego nie powinnam robić, bo wiecie, te zarazki z dłoni i w ogóle, no ale tak robię, no cóż, muszę się oduczyć, więc to podobno też jest bardzo, bardzo fajne, ale nie wiem, będę dopiero, czekajcie, żeby to się wyostrzyło, będę dopiero to wszystko testowała. No jak dzisiaj wam pokazywałam już Tamagotchi i cofnęliśmy się troszeczkę do lat dzieciństwa, poczekaj, Ignaś, bo chcę to pokazać, no to Dawid był teraz w sklepie i kupił im gumy kulki, słuchajcie, no przenosimy się do dzieciństwa, pamiętacie, żuło się je przez minutę i one już nie miały smaku, no ale smak dzieciństwa jest tutaj, widzę, że są tylko... ile? Trzy kolorki, a jak byłam mała, to zawsze kupowały się pojedyncze, wiecie, za 10 groszy. Kiedyś za zeta to można było wyżyć cały dzień, wiecie, maczugi, guma, nie, ty już dostałeś, maczugi, guma, co tam jeszcze było, pałeczka i człowiek był zadowolony, miał dostarczone, wiecie, jakieś tam słodycze na cały dzień za jedyną złotówkę. Dajcie znać, jak tam było u was, Ignaś, nie siłuj się ze mną, bo już dostał i wiecie co, zaraz to chowam na górę, nie ma wszystkiego naraz. A więc dobra, pokazałam to, co miałam pokazać, no i będę się już z wami żegnać. Dzięki wielkie za oglądanie tego vloga. Wysyłam oczywiście mnóstwo buziaków. Trzymajcie się i widzimy się już niedługo.